generalnego strajku kobiet podjął decyzję, że dajemy rządowi termin do środy. A co potem? Trudno powiedzieć. Ale nie odpuścimy na pewno do samego końca, aż wywalczymy wolność i swoje prawa. Brawa kobiet! Bo naszym głównym celem wtedy była walka o niepodległość. Wasze pokolenie, 20 i młodszych, 30, wy dostaliście tą niepodległość już gotową. Myśmy musieli o to walczyć. Walczyliśmy też w sposób, który oby się nie zdarzył, a jest bardzo blisko. Walczyliśmy o wolność dla więźniów politycznych, bo za wypowiadanie swoich poglądów, swojego stanowiska można się było dostać do więzienia i tak było. Wielu z nas tego doświadczyło w życiu. Ja też tak miałem i jestem z tego dumny. I dzisiaj patrząc na to, co się dzieje, ten rząd jest złą władzą. Ona odbiera nam elementarne prawo wyboru. Najgorsze jest to, że odebrało prawo wyboru kobietom. Dlaczego kobietom? Pokolenie tej rewolucji solidarnościowej, to mogę z czystym sumieniem mówić, gdyby nie nasze matki, dziewczyny, żony, nie bylibyśmy w stanie jej zrobić. Komuniści przegrali poprzez to, że kobiety były bardzo głęboko zaangażowane i zawsze przydatne, potrzebne i dawały nam to oparcie. Teraz ludzie, którzy lekceważą sobie, w szczególności prawo tych kobiet, prawo do elementarnej solidarności, takiej po prostu między sobą, solidarności w stosunku do swoich dzieci, do swoich rodzin. Oni utracili moralne prawo do sprawowania swojej władzy. Mówiąc prościej, tak jak myśmy wtedy mówili, teraz bym mógł to sparafrazować. Kaczyński musi odejść. Prawo do godności, prawo do wolności to jest prawo do protestu. Społeczeństwo, ludzie, którzy godzą się z nieuczciwością, ze skurwysyństwem, mówię najprościej, z oszustwami władzy, mają prawo do protestu, należy z niego korzystać. Chcę wam powiedzieć o tym, co myślę z perspektywy kobiety, z perspektywy mamy trójki dzieci, z perspektywy mamy adopcyjnej dziecka niepełnosprawnego, z perspektywy rodziny zastępczej i terapeuty, który pracuje na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi i rozmawia z ich rodzicami o tym, jakie są ich bolączki, słuchajcie. Myślę, że w związku z tym, co stało się w czwartek, dwa tygodnie temu, zmieni się życie tak naprawdę każdego z nas. To nie jest tak, że jeżeli nie mamy dzieci, to nas temat nie interesuje. Zresztą widać po obecności tutaj, ile osób ten temat dotyka. Tak naprawdę teraz zajście w ciążę, czy decyzja o tym, żeby poszerzyć swoją rodzinę, będzie decyzją bardzo wyważoną. Powinna też taką być, ale słuchajcie, wydaje mi się, że teraz ciąża nie będzie stanem już, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym powinnyśmy czuć się cały czas szczęśliwe. Będzie stanem, w którym od badania do badania będziemy się zastanawiać, co zrobiłybyśmy, jeżeli coś będzie nie tak z naszą ciążą. I stawianie nas w szeregu morderczyń, które chcą zabić swoje dzieci, bo prowadzą selekcję naturalną i uważają, że ich dzieci mają, nie wiem, zły kształt czaszki, tak? I w związku z tym będą je terminować, jest co najmniej absurdalne. Natomiast to, co dzisiaj zaproponował pan prezydent, sorry, ale w tej masce mi się mówi, to, co dzisiaj zaproponował pan prezydent, czyli to, żeby terminować tylko ciąże letalne, czyli ciąże, które zagrożone są obumarciem bądź wewnątrzmacicznym, bądź tuż po porodzie, jest absurdem tak naprawdę, dlatego że jeżeli ktoś z was zdecyduje się na urodzenie dziecka niepełnosprawnego, to zdecyduje się z pełnią odpowiedzialności, a nie dlatego, że został do tego zmuszony. Żeby urodzić dziecko niepełnosprawne i się nim opiekować, trzeba wiedzieć, że mamy na to środki finansowe, środki organizacyjne, środki lokalowe. Wszystkie możliwe te przesłanki muszą być spełnione, żeby zaopiekować się takim dzieckiem. I słuchajcie, z perspektywy też rodzica zastępczego, czy też osoby, która w systemie pieczy zastępczej dość mocno siedzi,
Wiem, że prawdopodobnie skończy się tym, że ci bohaterowie na siłę, te kobiety, te bohaterki na siłę, prawdopodobnie zostawią dzieci w szpitalach i będzie to odpowiedzialna decyzja. To nie będą złe kobiety, to będzie odpowiedzialna decyzja, tylko że opieki nad tymi dziećmi nie będzie miał kto przejąć. To nie będzie tak, że w tym momencie wszystkie rodziny rzucą się po to, aby adoptować bądź by przejąć na rodzinę zastępczą dziecko z zespołem Downa bądź dziecko z inną wadą genetyczną. Tylko takie dzieci, słuchajcie, wylądują w DPS-ach, wylądują w tak zwanej pieczy instytucjonalnej, czyli jak dobrze pójdzie w domu dziecka, gdzie nikt nie będzie miał wystarczającej siły, czasu, środków na to, aby zapewnić takiemu dziecku możliwość takiego rozwoju, które doprowadzi je do samodzielnego funkcjonowania. I druga sprawa, słuchajcie, co pewnie większość z was już wie, to wsparcie, jakie dostajemy od naszego państwa, będąc rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Tak jak wam wspomniałam, jestem mamą adopcyjną Julki, która na szczęście mocno niepełnosprawna nie jest w takim bezpośrednim słowa tego znaczeniu. Moja Julcia chodzi, moja Julcia nie ma niepełnosprawności intelektualnej, ma tylko niepełnosprawność ze względu na wzrok, no i ze względu na pewne takie deficyty rozwojowe. Natomiast całe wsparcie, które dostajemy, to jest niecałe 250 zł, które dostajemy zasiłku pielęgnacyjnego, co w skrócie starcza nam na to, aby opłacić publiczne przedszkole naszego dziecka i starcza nam to na pół rehabilitacji miesięcznie. To jest wszystko, co dostajemy. Nigdy w życiu nie oczekuję tu też litości, oczekuję sprawiedliwego traktowania, jeżeli powołuje się, zmusza się, żeby dzieci niepełnosprawne były powoływane do życia, to dajmy im dostęp do wszystkiego, czego potrzebują. Wypowiadają się osoby publiczne, medialne, natomiast najbardziej przykuła moją uwagę wypowiedź pani Wanda Traczyk-Starska, pewnie słyszeliście o tej pani, ona była żołnierzem Armii Krajowej. I teraz zacytuję to, co usłyszałam podczas wywiadu z nią. My, kobiety polskie, mamy za sobą piękną walkę o swoją godność i nie ustąpimy na krok przed nikim, kto chciałby ją nam odebrać. A to, co jest w tej ustawie, odbiera nam prawo do decydowania o własnej przyszłości, to zmuszanie kobiety, by całe życie cierpiała. Jestem pełna najwyższego szacunku dla dzisiejszych kobiet. Wiem, że kobieta nie może być inkubatorem. Kobiety tym razem nie ustąpią, bo mają pełną świadomość tego, że żeby było pokolenie dobrze wychowane, to one muszą być wolnymi ludźmi. Ta postawa kobiet świadczy o tym, że są one odpowiedzialne. To walka o naszą godność. Nie ma możliwości, żeby użyto siły wobec nas. Pamiętajcie, że na świecie jest dużo kobiet i wszystkie staną w naszej obronie, bo nigdy więcej wojny. Każda kobieta ma takie same prawa jak mężczyzna i nie wolno jej nakazywać, kiedy być matką. Godność człowieka jest najważniejszą potrzebą. Pani Wanda ma 94 lata, jest bohaterką po prostu i ona dała przyzwolenie nam, Polkom walczącym, żebyśmy utożsamiały się z symbolem Polski walczącej, a nie jak to zrobił Kaczyński.